Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji Bosto TouchPad T01, czyli gładzik dedykowany do urządzeń z systemami iOS oraz Windows. Na pewno każdy z Was spotkał się z touchpadami wbudowanymi w laptopy, w notebooki. Natomiast ten touchpad to jest zewnętrzne urządzenie, które podłączymy sobie za pomocą przewodu USB i będziemy mogli z niego korzystać na przykład na komputerach stacjonarnych, więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do touchpada, nie używa myszy komputerowej, no to takie urządzenie, taki zewnętrzny touchpad może być naprawdę niezastąpiony. Przyda się też oczywiście też na przykład, gdy touchpad w Waszym komputerze jest zbyt mały, źle działający lub też na przykład uszkodzony i wówczas również tutaj zakup takiego zewnętrznego touchpada na USB może być świetną propozycją, tym bardziej, że jak widzicie, jest to urządzenie znacznie większe gabarytowo niż touchpady, które mamy w swoich komputerach. No i teraz może jeżeli chodzi o zawartość zestawu, co przede wszystkim otrzymujemy w pudełku. Jak widzicie, mamy touchpad, zaraz Wam go dokładnie pokażę. Jest też przewód USB do podłączenia touchpada do komputera. Przewód z dwóch stron zakończony z łączami USB typu C. Natomiast jeżeli Wasz komputer nie ma wejścia USB-C, to mamy w zestawie adapter właśnie z USB-C na duże, pełne złącze USB. W zestawie jeszcze jest instrukcja obsługi, oczywiście w języku też polskim. No i tak naprawdę to jest cały zestaw. Długość przewodu około 1 metra, czyli jak widzicie, bez problemu taki touchpad jesteśmy w stanie w dowolnym miejscu sobie ustawić i z niego korzystać. Teraz może przejdźmy do samego touchpada. Ja może go tutaj odepnę jeszcze od tego przewodu. I teraz zobaczcie, touchpad wykonany jest w formie takiej płytki, jak widzicie w białym kolorze, przykrytej szkłem, czyli bardzo dobre działanie tego touchpada, bo mamy szklaną powierzchnię. To zdecydowanie lepiej się sprawdza niż większość powierzchni w naszych laptopach. Jeżeli chodzi o wymiary tego touchpada, to może tutaj się posłużymy od razu instrukcją obsługi. I jak możecie zobaczyć, jest to 160 mm na 114,6 mm. Touchpad jest tutaj ścinany. Zobaczcie, ta tylna krawędź jest szersza, przednia jest węższa, dzięki czemu jest ułożony od razu pod odpowiednim kątem i bardzo wygodnie się z niego korzysta. Grubość tej wyższej ścianki to jest, sprawdźmy w instrukcji, dokładnie 10,8 mm. Natomiast w tej węższej części mamy tylko 4,9 mm. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy konstrukcyjne, to od spodu podgumowane nóżki, żeby ten touchpad nam się nie przesuwał na biurku, na jakiejś powierzchni. Konstrukcja tutaj w kolorze srebrnym, podobnie jak boczne krawędzie. No i jedyne to właśnie złącze, to jest to złącze USB typu C do podłączenia tego touchpada do komputera. Obok złącza mamy diodę LED informującą nas o połączeniu. I teraz zobaczcie, wpinamy sobie tutaj przewód i dioda nam się zapaliła na kolor niebieski i w tym momencie już praktycznie możemy z tego touchpada korzystać. No i teraz jeżeli chodzi o działanie touchpada, to działa on podobnie tutaj jak touchpad w komputerze. Zobaczcie, możemy tutaj sterować myszą, możemy przesuwać strony, tutaj zobaczcie, góra, dół, oczywiście możemy też przesuwać w bok, prawo, lewo, jeżeli jest tutaj taka możliwość na stronie. Następnie mamy możliwość powiększania, zmniejszania elementów na ekranie. Mamy obsługę prawego i lewego klawisza myszy, czyli pojedyncze kliknięcie jednym palcem to jest lewy klawisz, natomiast kliknięcie dwoma palcami to jest prawy klawisz myszy. I tutaj oczywiście możemy sobie wybierać, na przykład, nie wiem, zapisz obraz, klikamy lewym klawiszem myszy i możemy sobie to wszystko zapisywać. Ok, jak widzicie, 6 takich podstawowych gestów jest obsługiwanych, czyli właśnie te klawisze myszy, powiększanie, pomniejszanie, skalowanie i jeżeli jest możliwość na przykład w grafice obracania strony, to również możemy sobie tutaj za pomocą tego touchpada takie strony obracać. Tutaj Wam jeszcze pokażę, może za pomocą dwóch palców możemy tutaj przechodzić pomiędzy oknami, w przeglądarce wybierać sobie tutaj poszczególne karty. Tak więc jak widzicie, działa to bardzo
dobrze. Mamy tą dużą powierzchnię, więc naprawdę łatwo się steruje, zarządza naszym komputerem. Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj informacje, jakie możemy znaleźć na stronie marki Bosto, no to przede wszystkim tutaj informacje jeszcze raz o wymiarach tego touchpada, o kompatybilności z urządzeniami Apple, jak też Windows, obsługę tych 6 gestów, o których Wam już wspominałem, no i też informacja, że oczywiście urządzenie bardzo dobrze się prezentuje pod względem designu. I tak naprawdę to są wszystkie informacje. Tak więc jeżeli macie komputer stacjonarny, nie chcecie korzystać z myszy, jesteście przyzwyczajeni właśnie do sterowania touchpadami, no to zakup takiego właśnie touchpada, gładzika może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!